Cześć, witajcie. Tutaj Xaliona, to jest kolejny The Forest i w moim obozie posłucha, tak samo jak żeśmy właśnie zakończyli w poprzednim odcinku. Także przełączmy się na inną kamerkę, zjedzmy coś, to najważniejsze w tym momencie z tego co widzę. Nie mam niczego bardziej kalorycznego niestety, więc przyda mi się po prostu taki napój i taki zwykły baton. Bo co? Tutaj on jeszcze nie ogarnął. No dobra, także zbudujmy pierw to i spróbujmy dzisiaj się dostać gdzieś na wybrzeże, żeby poszukać żółwia. Żółw by się przydał. Albo może jej przydałoby się, wiecie co? Albo się może by przydało... jakiś mur by się tutaj przydał. Ale dobra, na razie idźmy może po tego żółwia, czyli myślę, że tu było to, tu były te skały. To gdzieś tam mi się wydawało, takie ładne piaskowe wybrzeże jest. Także mam nadzieję, że jakoś przetrwam tą podróż. Przy okazji może zbierając patyki. Tu jest jakiś, widzę, mały spawn tych patyków, dobrze to będzie wiedzieć. I mam nadzieję, że nikogo, ani niczego nieprzyjemnego po drodze nie spotkam. Już tak wybierać się bez... O dobra, tu jest fajny spawn na patyki, ewidentnie. Ten las tutaj to jest luks, sprawa. Najgorzej, że on się tak męczy, ten typol. I żeby tam w ogóle zejść do tego leja, to trzeba przejść przez inne jaskinie. Tu na przykład, gdzie teraz... mam końcówkę po lewej stronie toporka, no to tu się na przykład przechodzi, nie? Tam na dole jest wejście na przykład. Także no tak, no. Będzie roboty. I mam nadzieję także, że nie pomyliłem stron świata i idę faktycznie w stronę wybrzeża, tak jest. O kurwę marć. Faktycznie poszedłem w stronę wybrzeża, ale no... myślałem, że jestem po innej stronie. Pamiętacie? Tutaj jest to jezioro. Jezioro Łabędzie chyba tak tutaj jest nazwane. Tutaj też była kiedyś baza i to jedna, chyba w sumie jedna z najlepszych baz, jakie zbudowałem. Dobra, dajcie mi żółwia. Żółwiu! To są ich anteny fajne. Już myślałem, że ja stąd nie będę widział, gdzie jest dom, nie? To mówię, dobra, już jest GG. Ale na szczęście się udało. Tutaj też jest lipa, że on tak... tą kondycję się jakoś da tutaj też wypracować. To nie jest tak, że to już zawsze tak będzie. Kurwa żółwie, jedne no. Zawsze tu były gdzieś, na tych plażach. Ja obstawiam, że my nie wrócimy na noc do domu, wiecie? Tak, coś mi się wydaje. Lista rzeczy do wykonania. O, dymy będą, zobaczycie. No to niezła rzecz do wykonania. Po prostu jakaś się skreśliła i tyle. Ale zobaczmy w takim razie, co będzie tutaj. Tu powinny być właśnie chipy. Płytki drukowane, no. Jak zwał, tak zwał. A jak coś, to po prostu się prześpimy tutaj w... O, tych okien nie kojarzę.
Chyba manifest to jest pokładowy. O, tu jest kurkowanie tu jeden. Dawaj. Jesus. Po co takie, nie wiem, no. Czy jednak uda nam się chyba wrócić na noc. Ale może jeszcze więcej płytek się da wziąć, to sobie wezmę. Pamiętam, jak kiedyś się chciałem zbudować na tej wyspie. Uznałem, że jednak to nie będzie dobry pomysł, zważając na to, że tam nie mam jak transportować drzewa, które już i tak jest daleko stąd. Chociaż może teraz, jak na przykład jakieś wózki może na linach się da montować czy coś. Lera wie. Spróbujmy teraz dojść do domku. Gdzie jest słońce? Już tutaj. I w którą stronę to idzie? Wydaje mi się, że już ku zachodowi. Co też nie jest dobrym... dobrą nowiną. Ale przynajmniej mamy to, co chciałem zbudować. Czyli jak to już zbuduję, to będę mógł sobie odkładać zapasy troszkę. W jakimś tam nawet minimalnym stopniu. Najgorzej, że ja będę musiał chyba obejść teraz jezioro. No, jasna. Medykamentów. Nie, mam, dobrze, mam. Batony mi się skończyły. Fuck, wszystko mi się pokończyło. To było... To był fajny... O nie! Biegają już tam. O, w mordę, jeżunia. Biega już ten szybki taki. Chyba to są te dobre. No, to były te dobre. Dobra, to już widzę, że w tą noc spokoju nie zaznam. Ciekawe jestem, czy są jakieś zaktualizowane poradniki na przykład do tej gry, żeby sobie włączyć i posłuchać, co się zmieniło, jak teraz trzeba grać, żeby przetrwać i tak dalej. O, fuck, przecież tu jeszcze ja jestem z drugiej strony tego grajdołka. No dobra, no to tuptamy na razie. Po takim bardziej otwartym terenie. Na razie pan... w ogóle jak ten bohater ma na imię, mnie to też ciekawi. Nigdy jakoś na to nie zwróciłem uwagi. O, tu jest ta ścieżka. I tam wyżej jest druga. One bankowo gdzieś prowadzą. Niby minęło tyle już czasu, odkąd nie grałem, a nadal mam psychę zjechaną od tej gry, no. Znowu tam biega, no nie wierzę, no. Już tak szybko się zleciały pajace jedne, no. Dokończmy to. O, inna teksturka, takiej nie było wcześniej. Jeszcze dokończmy zbieranie patyków. Tutaj z tego spota, który gdzieś tam odnaleziono. Patyk. To już było gdzieś tutaj, nie? O, myślałem, że to troszkę bliżej jest. Gdybyśmy teraz na przykład gdzieś tam padli czy coś kiedyś, to spróbuję się znowu osadzić na biomie zimowym. Ale to do tego to jeszcze trochę zostało.
Potrzebuję też dowiedzieć, jak się robi łuk. To też zaraz będę musiał rozkminić. Pewnie szmatka. Tam strzały trzeba zrobić, bo przecież tutaj strzały są nieskończone. No tutaj się chyba jeszcze nigdy nie osiedlałem. Na bank nie. To było zbyt spontaniczne, żebym nie ogarnął. No i dobra. Kolejne. Te. Pasuje mi to bardzo so much. Teraz ja bym tutaj proponował trochę drewna zebrać. Jeszcze przynajmniej te. Żeby tu mieć takie troszkę odsunięty ten teren. O nie! Przecież mi się zaraz zepsuje jedzonko. Dobra. Czy ja to mogę już na przykład zjeść? Nie, to jeszcze schnie. Dobra. Chyba ja zdjąłem jedno. O. Na razie spróbujmy nakopać ile się da. A później się będę martwił o jedzonko. Miał picie bardziej też. Przecież chyba mogę tam rozwalić sobie coś. Przeżyjemy. Tak, mam nadzieję. Będzie... O, fuck. Będzie 16... nie, tu będzie 20 sztuk bali drewnianych około. O ile każde będzie miało 4T. I o ile wszystkie znajdę części. Patrzę na razie na ten las. O, właśnie o tym mówiłem, nie? Próbujemy zrobić murek taki, chociaż malutki dookoła. Ja to mam wrażenie, że już tam połowa rzeczy jest rozwalona, nie? Już dwóch skoczków widziałem. No zobaczymy, kiedy przyjdą tutaj bliżej. Okej, okay. Troszkę tego drewna jest już obalonego. Bardzo mi to pasuje. Gdzie jest... Naprawdę ono się już wypala po jednym dniu, na serio. A to jest głupie. Gdzie jest płot? Ten taki, wiecie, z tymi szpikulcami. O, jest tam, wrzuć. Ogrodzenie obronne. Czyli stąd. Powiedzmy, potąd. Teraz, potąd. I tyle. 30 sztuk. Fuck. Strasznie dużo. Aż tyle, naprawdę, no. Ale no niech będzie już. Bezpieczeństwo ponad wszystko, tak? Na taki gówniany, malutki płotek. No dobra, niech będzie już. Ja nie będę więcej narzekał. Ulexalon, oprzyj się o normalnie fotel, sieć po ludzku. To tylko głupie moby grasujące po świecie Counter Strike'a, chciałem powiedzieć. Tak jakby to był Overwatch u Izaka, ale nie, to tylko The Forest.
Jezu, te, czemu decki się same przesuwają gdzieś tam? Jezu, a ty się gościu też szybko męczysz. A, bo tu jest jakiś bug. Dobrze, tu jest chociaż dużo tych drzewek, to nawet mi to pasuje. I jeszcze cztery są kłody najprawdopodobniej, więc trochę mi braknie, ale to też nie będzie jakaś ogromna ilość. W ogóle mogłem sobie już sanki przecież zrobić, chociaż nie, sanki to mi się przydadzą do jakichś dalszych drzewek. I jeszcze 9, nie jest źle. I jakby tak na przykład przeszła ta opcja nieniszczenia budynków, to dzięki temu Syra na pewno by trwała dłużej. Więc weźcie też to pod uwagę. W poprzednim odcinku macie ankietę. Możecie sobie, nie wiem, wejść teraz nawet w ten odcinek i po prostu kliknąć w ankietę. Nie musicie szukać tego momentu, gdzie to tam coś jest. Dobra, zbijmy jeszcze to i jakieś jedno. A bo teraz chłopak się zmęczył, tak? Tutaj nie ma czasu na takie te zabawy. Dawaj gościu, kręć korbką. W ogóle, na przykład teraz jest chyba jakaś taka mechanika, gdzie można się przed nimi schować. Typu, wiem, że na pewno jest dużo, dużo mniejsza szansa na zauważenie, kiedy jest się w kuckach, kiedy po prostu biega się na kontrolu. Zaraz się okaże, że to jest, że to już jest od tak dawna, że łohohoho. Dobra, jeszcze 3. To akurat zbije to i będzie dobrze. Najgorsze, tutaj teraz wszystko się niszczy, nie? A może to o to chodzi, żeby mi się nie niszczyły? Wiecie co, ja sobie to włączę dla testów. Wyłącz. A odrastanie drzew to chyba jednak, nie wiem, no bo... Muzyczka. Bo ja na przykład bym nie chciał, żeby mi te drzewa tutaj odrosły akurat. Ja wiem, że będę mógł je wysadzić, te tutaj pienki, ale akurat tego już za bardzo nie wysadzę ze względu na bliskość do innych budowli. Więc chociaż akurat to drzewo by mogło być. Bym sobie tutaj zbudował wewnątrz domek na przykład. Ja nie wiem, gdzie to drzewo jest tutaj. No dobra, jest zbudowane, nie jest źle. To mogę wywalić tutaj. Aha, ja sobie wziąłem to po prostu, po ludzku, no dobra. Postawmy już tak, a na zaś. Co to? Pułapka z liści. Ile liści tam w ogóle było potrzebnych, Jezu. Przecież mogę od razu kliknąć w to, tam pierdolę się z tym. Na razie podpalać wiadomo nie będę. No i tu by się jeszcze z drugiej strony przydał, prawda? To ja jeszcze potrzebuję, wiecie co, drzwi. Tu gdzieś było takie coś, nie? Jeszcze by się może udało to zrobić przed... O jest, ściana z drzwiami. Tego jeszcze nie wymyślili, żeby to łączyć, nie? Ajajajajajajajaj. Tu będzie lepiej, albo nawet może wiecie co? Wróć. Wróć. Już zaczynam gówno widzieć, mówiąc szczerze.
Na razie zbuduję na przykład potąd. Potąd. I koniec. A tutaj będzie właśnie wejście. Ja wiem, że to ze średniej strony bardzo, ale no cóż. No dobra. Pasuje mi to bardzo. Jak tam moje jedzono? Aha, on to zjadł. Kiedyś była taka lepsza ikonka tego jedzenia, no. Kiedyś to było, teraz to nie ma. No. Właśnie, na tym też mogę przecież odpoczywać, no właśnie. No tu, teraz na przykład będę sobie obalał te drzewa w tamtą stronę, albo jakoś nawet w te, żeby... No zobaczymy, no. Liczę na to jednak, że nie będę musiał... że nie będę musiał naprawiać budynków, że ta opcja to jest właśnie ta opcja, którą chciałem. 60 liści, to jednak ta pułapka nie jest wcale taka droga. Jak ja chciałem ile? 6 drzew, a ja już tyle liści mam. Dobra, zetnijmy jeszcze szybko. Spróbujmy zciąć w tamtym stole na przykład. Co mi to da? A no, że jeszcze położę trochę tych, wiecie. Kud do zbudowania. Płotka. No tak, no. O! Stoczyło się przynajmniej jedno. Super gra. Czy już mogę spać na przykład? Tak, mogę spać, patrzcie. To pierwszy sobie zapiszę. Jest! Udało się. Zwycięstwo. Także dobra, w tym odcinku także to byłoby już na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam na kolejny, w którym będziemy na pewno kontynuować przygodę z tego zapisu gry. No i pamiętajcie, że waszy tutaj, waszą rolą jest odpowiedzenie w poprzednim odcinku na ankietę, czy... znaczy akurat jak oglądacie ten film, to już najprawdopodobniej nagrywam kolejny. Więc tak też średnio, ale pamiętajcie, czy mam włączyć budowanie budynków, zburzanie budynków. Jeżeli tak, no to na pewno wydaje mi się, że seria potrwa krócej. I czy mam włączyć odradzanie drzew. To akurat mi średnio zależy, róbcie co chcecie. Tyle. Dzięki wielkie za uwagę, muzyczka się ostra włączyła. Tyle, łapki do góry, mile widziane, cześć!